Nie ma linii prostej. No ale olać to. No i oprzeć się to. Od tej strony gładziutkie linie pójdą. Pyk, pyk. A od drugiej strony nie wziąłem pod uwagę, żeby zrobić tak samo. Jak środek jest spoko, to tutaj jeden bok pójdzie dwoma liniami. A tutaj zamiast zrobić tak, tu, to zrobiłem do dołu i na dół. I muszę zrobić łamaną linię. Nie będą te boki symetryczne po prostu. Taki błąd w sztuce, ale będzie to chyba nawet ciekawiej wyglądać. Ten bok będzie prosty w miarę, a ten będzie łamany i nawet chyba bardziej mi się ten podoba. No, a ja lecę teraz z bazą. I powoli to nabiera kształtów. Tylko zmienię. Żebym miał lepszy dostęp. Ciekawe po ilu warstwach weźmie i pokryje mi ten lakier. No, na dół zrobię osobno. Paluch mnie boli od klikania tego. No ale już tą pierwszą warstwę bym chciał wykonać jakoś. Ojejku.
kurde, nie mam dostępu tam. Normalnie bym go sobie powiesił i miał dostęp wszędzie, nie? A tak to no do dołu nie mam dostępu. No i kapa. Poza tym tutaj mi się odkleja, mi się to nie podoba już. Dobra, powiedzmy, że to będzie pierwsza warstwa. Trochę to tego koloru mi nie przypomina. I to w ogóle. Bardziej bym powiedział, że to jest limonkowy kolor jakiś, limonka. A tu jest żółty. Ale każdy następny powinien być lepszy. Okej. Dam temu odpocząć trochę. No i słuchajcie, mam już kilka warstw malowania i jest to, czego się bałem, czyli nie znikają te... No i słuchajcie, mam już kilka warstw lakieru za sobą i obczajcie ten kolor. Według mnie jest to limonka jakaś, a nie żółty, ale to chyba zależy od światła, jak pada. No i... I teraz jest taki problem, że o, zostały te ślady tych siateczek. Co prawda fajnie, bo kolor nie przebija za bardzo, ale zostały ślady. I tego się bałem, że takie coś będzie. Ale całkiem fajnie nadaje to uroku temu malowaniu. I jeszcze jak zdejmę te pasy i wyjdzie prawdziwy kolor, to będzie sztos, według mnie. No jeśli chodzi o samo malowanie sprayem, no to tak średnio to kryje, nie? Przynajmniej taki spray kupiłem. Też kupiłem jedne z tańszych spray, więc no. Tylko przez to widać takie niedociągnięcie, jak za dużo mi się niegdzie sprayu dałem. No ale ogólnie nie jest źle. Dam jeszcze jedną warstwę tego żółtego i potem bezbarwny. No i będzie koniec, jeśli chodzi o bak. A bak jest najbardziej wymagającym elementem według mnie tutaj. No i największym elementem. No a z tym to już będzie łatwiej. Ok, ostatnia warstwa położona. Mógłbym jeszcze dać jedną, dwie warstwy, żeby zlikwidować te właśnie krateczki,
O, to są niedokładne wyczyszczenie baku. I tak to się kończy. Potem z daleka tego nie będzie widać, ale z bliska, o, obczaj. No. Mógłbym, tak jak mówię, dać jeszcze tutaj z dwie warstwy tego lakieru i to by go pokryło, ale mi się to podoba. I to zostawię, tak? A teraz obczajmy, jak to w ogóle będzie wyglądać. No, linia prosta to nie jest za bardzo. Zupełnie inny świat. Zupełnie inna bajka. Ładnie. Ale ładnie to w tym kadrze wygląda. No. Jeszcze dobrze nie wyschło, ale już się nie mogłem doczekać zdejmowania. Nie no. Obczaj to. Teraz tak, no tutaj nie do wciągnięcia na łączeniu. I tutaj zamazane. Z tego powodu, bo nie polecam tej taśmy w sumie do... Bo to jest taka zwykła taśma malarska, nie? I nie polecam jej, bo ona się odkleja po jakimś czasie. Najlepiej sobie specjalną taśmę do lakierowania, ale wiadomo, no jestem amatorem, że tak powiem. I nie wziąłem tego pod uwagę, że ona się będzie odklejać od tej powierzchni. Kurde, ale to wygląda nieźle. Jakby to wygląda, jakby się mienił, jakby jakiś kameleon był. A to jest po prostu pomalowane, tak jak widziałeś, różnymi kolorami. No pięknie. No i co, teraz na to bezbarwny. I po bezbarwnym. O, latarkę poczekaj, weźmiemy. Hurra. I po bezbarwnym już będzie koniec tych prac. Daj znać, jak ci się podoba, to według mnie jest kozak.